Piękna, słoneczna pogoda październikowa. Po raz ostatni w tym sezonie warczą żużlowe motocykle? No jeszcze dzisiaj pojeździmy. Zaplanowany mamy trening. W przyszłym tygodniu będziemy chcieć grać już z maszynami i z nawierzchnią, żeby uzupełnić to, co straciliśmy w tym roku. To co będzie działo się na torze? Myślę, że zaczniemy od równiarki, później troszkę nawierzchnię. Oczywiście najpierw musimy zgłosić to do PZ Motor, że chcemy dosypać glinki, ale myślę po prostu tej glinki nie tyle dosypać, co uzupełnić straty, jakie wynikły z tych dwóch ostatnich sezonów po prostu. Dwa sezony tak naprawdę to standard, żeby coś dosypywać, nie? Myślę, że tak. Myślę, że w zeszłym roku tej nawierzchni było dosypane, było wystarczająco. Teraz już widzimy braki, także już pora na to. Szkółkowicze jeszcze też wyjeżdżają na ostatni trening. Jak w tej chwili właśnie prezentuje się szkółka, jak ona wygląda? No jak to szkółka, jest duża rotacja cały czas, bo wiadomo, że tych chłopców i dziewcząt gdzieś tam przewija się dosyć sporo, a zostaje niewielu, no ale tak to szkolenie wygląda. Ogólnie zainteresowanie jest, tam cały czas gdzieś tam dopływ tej nowej energii młodej żużlowej jest. Jest zainteresowanie, ale tak naprawdę gdzieś tam cały czas postępy robią nieliczni. Oczywiście cały czas dochodzą nowe dzieci i z tego możemy trenować. To, że w 2020 roku nikt nie podejdzie do licencji, to było pewne z uwagi na roczniki. Jest szansa na kolejne jakieś licencje w przyszłym sezonie? Tak, jest szansa na jedną 250 i jedną 500, ale troszkę trzeba pojeździć. A generalnie jakbyś podsumował ten sezon dla twoich juniorów przede wszystkim? Myślę, że juniorzy mogą być zadowoleni, no bo wiadomo było, że to będzie pierwszy rok dla nich, przede wszystkim dla Kacpra i dla Sebastiana ligowy, bo troszkę tego doświadczenia złapali w zeszłym roku, jeśli chodzi o zawody młodzieżowe. Jeden Kuba i drugi Kuba praktycznie z doświadczeniem zerowym do tego roku przystępowali. Teraz już co prawda niewiele tych imprez młodzieżowych, bo ich było niedużo, odjechali i po kilka imprez ligowych mają na koncie. Kuba Krawczyk tutaj, Kuba Poczta jako wypożyczenie do Poznania i dobrze, że się udało wypożyczyć Kubę tam, bo też tego doświadczenia zebrał i w tej końcówce już było widać, że gdzieś tam mocno tą grupę podgonił, że to nie jest, że odstaje, tylko jest czwórka, która w przyszłym roku na pewno będzie mocno rywalizować o te dwa miejsca w składzie juniorskim. I pewnie będziesz liczył na to, że tych punktów tych juniorskich będzie jeszcze więcej niż w tym roku. No myślę, że tak, tylko to tak mówię, przede wszystkim zależy od tego, jak oni podejdą do pracy, bo wiadomo, że to jest najważniejsze. Też nie wiadomo, też musimy zainwestować tych chłopców, bo oni muszą mieć czym jechać, żeby gdzieś tam te swoje umiejętności na torze pokazywać. Także no, dużo pracy i inwestycji przed nami.